witam serdecznie wszystkich. Michał Skiba, redakcja sportowa Super Expressu. A jeśli sport, to najczęściej piłka nożna. I jeśli piłka nożna, to Jan Tomaszewski, nasz stały ekspert z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski. Porozmawiamy sobie o meczu z San Marino i o tym, co przed nami, czyli o meczu z Albanią. I takie pytanie testowe. Panie Janie, czy się słyszymy w ogóle? Jest w porządku? Tak, dzień dobry, witam pana, witam państwa. Bardzo dobrze się słyszę. To świetnie. Czy świetnie będzie także po meczu z San Marino i Albanią? Mamy na razie 50% tej odpowiedzi. 3 punkty są na naszym koncie. One były już dopisywane przed meczem. Co teraz? Ja tylko dwa zdania chcę powiedzieć na temat San Marino. Wynik bardzo dobry, bo 5-0 wystarczy. Tam rekordy są niepotrzebne. Jeśli chodzi o grę, też była dobra, chociaż w naszym zespole grali rezerwowi, bo stłamsili drużynę przeciwnika. Ja nie wiem, czy oni byli z piłką na polu karnym naszym. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Także tu prowadzenie gry było dobrze. Tylko nie zapomnijmy, była to najgorsza drużyna świata w rankingu FIFA. Sprawa druga, jeśli chodzi o to spotkanie. 12 zawodnik, czyli kibice nasi, spisali się fenomenalnie. Dlaczego? Dlatego, że pożegnali Łukasza Fabiańskiego. Chłopak płakał i bardzo dobrze, bo ja mu tego mu życzyłem przed meczem. I udowodnili ci kibice, że Łukasz Fabiański nie tylko miał zaufanie u zawodników, ale przede wszystkim zdobył miejsce w ich sercach. A tego nie można kupić za żadne pieniądze. Łukasz, ja tobie też dziękuję za to, co zrobiłeś i to by było właściwie wszystko, jeśli chodzi o mecz z San Marino. Ja mówiłem przed meczem, że ten mecz powinien być takim test meczem przed bardzo ważnym meczem z Albanią. Ale panie Janie, testem dla drużyny, czy testem dla poszczególnych piłkarzy, których Paulo Sousa ni stąd, ni zowąd wprowadził do jedenastki? To by miał być test Nie. Mnie chodziło o jedną rzecz. Chodziło mi o to, żebyśmy zagrali takim systemem, obojętnie, kto będzie grał. Ja namawiałem, żeby pierwsza drużyna, która wyjdzie na Albanię, żeby zagrała połówkę. A później można robić zmiany. No niestety stało się inaczej, ale mnie chodzi o styl gry, jaki tutaj przetestowaliśmy i który będzie w meczu z Albanią. Ponieważ wystawił rezerwowych, to nasuwa mi się tutaj jedno pytanie. Dlaczego wystawił tylko Roberta Lewandowskiego? Robert Lewandowski ten rok miał bardzo ciężki, przypomnę, kontuzja, ten rekord Millera, bardzo, bardzo ciężki miał. On jest chyba najbardziej eksploatowanym piłkarzem na świecie, no a na pewno z polskich piłkarzy jest najbardziej eksploatowany. Nie rozumiem, dlaczego go wystawił, tym bardziej, że Robert i cała drużyna Bayernu w ostatnim meczu no przegrali to spotkanie i widać było, że jest ten kryzys. No ale ci chłopcy, ci zawodnicy nie są z żelaza, nie są automatami. W związku z powyższym widać było, że coś jest. Robert wystąpił w tym meczu, tam się mówiło, komentatorzy mówili, że rekord ma pobić ten. Po cholerę Robertowi są jeszcze jakieś rekordy. On ma tyle rekordów, że tutaj, właśnie w tym meczu, moim zdaniem Robert nie powinien grać, powinien odpoczywać, żeby z Albanią wyjść na 90, przynajmniej na 90% swoich możliwości. Te 70 minut było zupełnie niepotrzebne. Sprawa druga. Wynika to ze spotkania, że zaczęliśmy to spotkanie 2 dziewiątkami, czyli tak będziemy grali z Albanią. 2 dziewiątkami. Czyli powracamy do tego, co było w meczu z Albanią, że będziemy grali w 10 przeciwko 11 i oddamy środek pola, oddamy Albańczykom. Dlaczego? Dlatego, że Albańczycy będą grali z przewagą jednego zawodnika, ponieważ ta druga dziewiątka, czy to będzie Buxa, czy to będzie Piątek, będzie grała przy Robercie, czyli będzie przeszkadzała Robertowi w jego wachlarzu możliwości i nie będzie się wracała do pomocy. Zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, bo wiadomo, że każda drużyna w tej chwili na światowym poziomie to ma tych harcowników, 6 harcowników w drugiej linii i oni
rozprowadzają akcje i wrzucają na tą dziewiątkę, czy na Benzemę, tak jak było wczoraj, czy na po prostu na dziewiątkę, która czyha i jest egzekutorem. U nas będzie dwóch egzekutorów, czyli będziemy grali w dziesiątkę. Nie będzie to gra, jak to się mówi, z tyłu na zero. Bo jest jedna sprawa. Ponieważ po tym meczu Albanii z Węgrami, ja się nie spodziewałem takiego wyniku, no w tej chwili gramy o wszystko. Bo jeśli my tego meczu co najmniej nie zremisujemy, to, a nie daj Boże przegramy, to nie mamy żadnych szans już nawet na baraże. I tutaj nie wiem dlaczego my nie gramy z tyłu na zero. Nie zakładamy, tylko gramy tymi dwoma dziewiątkami. Ba! Sousa jeszcze, moim zdaniem, no tutaj trochę, no nie wiem, czy to było celowe, w drugiej połowie wpuścił trzy dziewiątki na boisko. I co? No być może, bo tutaj go usprawiedliwiam, być może no spodziewa się, i tutaj był taki wariant, ten 20-minutowy, że Albańczycy będą prowadzili i my wtedy będziemy musieli rzucić wszystko na jedną szalę i, no, i wtedy gra się trzeba, trzema dziewiątkami. Trzeba też, panie, albo dodać, że te dwie dziewiątki strzeliły 2-3-0, albo zremisujemy. Trzeba, panie, no to, dodać, że te dwie dziewiątki to jest wszystko, co ja zauważyłem w tym spotkaniu. A pamięta pan pewnie dobrze mecz z Albanią na Narodowym. Mimo że reprezentacja Polski wygrała 4-1, to wcale ta Albania źle nie wyglądała. I są bardzo duże obawy, że jednak trzeba będzie pogodzić się z tym, że to będzie jeszcze lepsza Albania i jeszcze skuteczniejsza. Ona wygrała na Węgrzech 1-0. I już pan o tym wspomniał, że możemy zagrać troszeczkę z wyrwą w środku pola. Spytałem kilka osób, Maciej Żurawski na przykład twierdzi, że powinniśmy zagrać z kontry, bo to potrafimy najbardziej i to jest takim naszym piłkarskim DNA. Pana zdaniem to jest dobry pomysł, czy jednak narzućmy swoje warunki i grajmy to, co Sousa chce grać, czyli dominować? Wie pan, ja też chciałbym tak grać. Ja mówię, żeby nasi grali wspaniale. Jak Sousa mówi o tej mentalności zwycięzcy, to przepraszam, krew mnie zalewa. Do kogo on to mówi? Mentalność zwycięzcy to się kształtuje u trampkarzy, u juniorów, a nie u najlepszego zawodnika świata, nie u zawodników, którzy grają w czołowych drużynach europejskich. Bo Sousa, nie wiem, czy on traktuje tych trenerów klubowych jako debili, że oni po prostu, ta mentalność zwycięzcy, nie wiem, w Napoli, w Juventusie, w Bayernie Monachium, tam nie ma tego? Bo tam są co, trenerzy niedouczeni? Znaczy, tam są trenerzy lepsi od Sousy. I tam jest to na pierwszym miejscu. I on to w tej chwili powtarza jak mantra. Chcemy zwyciężać. Ja też chcę zwyciężać. Tyle tylko to, co pan powiedział i co powiedział Maciek Żurawski. Na razie to tak sytuacja się skomplikowała, że Albańczycy są w lepszej sytuacji psychicznej niż my. Bo oni byli kopciuszkiem. Kto tam na nich stawiał? Węgry, Polska. Nagle się okazuje, że oni dostali skrzydła. No, zwycięstwo z Węgrami na ich terenie no, podbudowało ich nieprawdopodobnie. I oni sobie zdają z tego sprawę, że remis czy przegrana eliminuje. A tylko i wyłącznie ta wygrana już na dwa mecze praktycznie przed końcem daje im awans do baraży. Także tutaj oni mają wiatr w żagle. W związku z powyższym oni zaatakują, a my no właśnie mamy, tak jak Maciek powiedział, pan, grać z kontry, ale z kontry gra się na jednego zawodnika, tak jak wczoraj było to w meczu Francuzów. Benzema cały czas grał, nie wiadomo jak strzelił bramkę, dziękuję, potem Mbappé dołożył i to jest właśnie mentalność zwycięzcy. A Sousa mówi o tej mentalności. On może mówić do przedszkolaków, ale nie do nas, do ekspertów, czy nie do zawodników, bo oni wiedzą, co mają grać. Ja uważam, że właśnie powinniśmy grać z tyłu na zero, bo Albańczycy muszą nas zaatakować, bo oni też sobie zdają sprawę. Dlaczego pan powiedział, i to jest prawdą, 4-1 wygraliśmy, ale oni panowali w środku pola na Stadionie Narodowym. Tak, niestety gdyby było. Nie fenomenalna gra Roberta, który strzelił chyba wtedy dwie bramki, tak? Jak sobie dobrze przypominam. Robert rozprowadził całe to spotkanie i wygraliśmy 4-1, ale jeśli chodzi o wizualnie utrzymanie piłki, utrzymanie się przy piłce, nawet nie wiem, czy oni mieli więcej podań.
No bo dlaczego? No bo mieli jednego człowieka więcej w drugiej linii. To samo z Anglikami było. Jak grał Buxa z Lewandowskim, bo cały czas grał i oni grali na połowie przeciwnika, no to Anglicy nas rozgrywali w tej drugiej linii, mieli więcej podań, więcej z gry. A wtedy, kiedy jest więcej podań, więcej z gry, no zawsze coś tam będzie. Poza tym proszę zauważyć, jak padła bramka dla Anglików. Brakowało tego jednego zawodnika, zamiast Buxy, gdyby był pomocnik, to on by był w środku pola. A Keane złapał piłkę gdzieś na 40 metrze, bezkarnie podjechał do 30, huknął, no i przegrywaliśmy 1-0. Bo myśmy po prostu przegapili to i daliśmy im swobodę w drugiej linii. Tak nie gra żadna drużyna w tej chwili czołowa na świecie, bo w defensywie grają dziewięciu, ten jeden zawodnik jest tam, jak to się mówi, zwolniony z gry, a u nas się bronimy ośmiu, bo druga dziewiątka jest przy Robercie Lewandowskim i się pałęta. Panie Janie, porozmawiałem sobie bardzo krótko może o Przemysławie Płachecie. Panu się podoba taki styl Paulo Sousy, który daje do pierwszego składu piłkarza, który w tym roku gra bardzo mało, a w tym sezonie w ogóle nie grał. Jednak reprezentacja Polski to jest zespół, w którym się nie powinno grać w cudzysłowie za darmo, a między innymi coś takiego widzieliśmy. Jak pan to ocenia? Ale to nie tylko chodzi o Płachetę. Chodziło o kilku innych zawodników. Największy przykład. Ja również mówiłem o tym, że reprezentacja Polski nie jest Caritasem. Tu po prostu się gra, muszą grać najlepsi, którzy na co dzień grają w klubach, którzy na co dzień są ten. Chyba że ktoś ma kontuzję w klubie, dochodzi po kontuzji, zresztą tak jak Robert Lewandowski doszedł od razu skoczył na Robert. Jeśli chodzi o Płachetę, jak ja słyszałem po meczu, że Sousa mówi, że bardzo dobrze Płacheta zagrał, bo rzucił tą pierwszą bramkę, tą piłkę do pierwszej bramki. Przepraszam, z kim? Przecież tam, no nie obrażając, ale z taką drużyną to Orły Górskiego miałyby szansę zremisować albo wygrać spotkanie. No, ja tego po prostu nie rozumiem. Czyli tutaj jest taka rzecz. Trener drużyny angielskiej, której gra Płacheta, nie widzi go. No po prostu nie widzi, a on jest objawieniem nieprawdopodobnym. Ja nie wiem, ja już to mówiłem poprzednio, czy tu jest jakaś promocja tych zawodników. No bo jeśli ten pomocnik jest taki Szymański, Sebastian, który został chyba teraz uznany przez jakąś tam bardzo firmę bukmacherską, czy jakąś ten uznany za jednego z najlepszych talentów na świecie, on jest w reprezentacji ligi rosyjskiej po sezonie, a tam naprawdę nie grają jacyś frajerzy, i on nie jest powołany do kadry, to przepraszam, o co tutaj chodzi? Naprawdę nie wiem. To jest jakiś wymysł. No, oczywiście selekcjoner ma do tego prawo, ale jak się czują inni zawodnicy, gdzie przyjeżdża Płacheta, który nie zagrał minuty i on jest ten. Na poprzednie zgrupowanie został powołany Piątek, który nie był na ławce rezerwowych w ogóle w żadnym meczu. No dochodził do siebie po kontuzji. On zostaje powołany. O co tutaj chodzi? No tego po prostu nie rozumiem. Ale cóż, mamy takiego selekcjonera, na jakiego żeśmy zasłużyli. No i w tej chwili trzeba się modlić, żebyśmy byli w barażach. A czy on powinien w barażach prowadzić naszą reprezentację, to już jest sprawa prezesa Kuleszy. Panie Janie, Paulo Sousa poniekąd próbował się wytłumaczyć z tej decyzji o niepowołaniu Sebastiana Szymańskiego, ale my byśmy sobie wrócili do Roberta Lewandowskiego na chwilę. Pana zdaniem to jest jakiś lekki kryzys, bo jest już 297 chyba minut bez gola w klubie i w reprezentacji. Pan mówił, że on nie powinien grać z San Marino, ale on może chciał zagrać z San Marino, by sobie troszeczkę ten worek z bramkami rozwiązać. Ale pana zdaniem, jak pan oceni Roberta na przestrzeni ostatnich spotkań? Lekki kryzys, lekka zadyszka, czy nie powinniśmy nawet tak ale mówić? Ale naturalnie, że tak. Ja nie wiem, czy to jest lekki kryzys. Po prostu Robert, no to, co on rozegrał do tego pierwszego października przez te 9 miesięcy tych spotkań, jakie miał perypetie, przecież to nie jest automat.
I tutaj jestem przekonany, że Ronaldo, Messi w takim meczu na pewno nie byliby wystawieni. A jeśli pan mówi, że Robert chciał, dobrze, Robert chce, no ale na Boga, no trener o tym decyduje. To jeśli Robert chciał, żeby się przełamać, żeby strzelić jakąś bramkę, no to jest logiczne, że nie wpuszcza się Roberta od pierwszej minuty, tylko wpuszcza się Roberta, żeby się po prostu przełamał jakoś na podmęczonego przeciwnika. I jestem przekonany, że gdyby Robert wyszedł w 70 minucie, to strzeliłby 2-3 bramki. Dlaczego? No bo oni już oddychali rękawami, przecież oni byli tak zamieszani, oni tak biegali, że oni po prostu już nie mieli siły. I wtedy, zresztą to było w pierwszym meczu widać, kiedy Buksa strzelił te 3 bramki w końcówce, 2 szczególnie w końcówce. Myśmy teraz też strzelili 2 bramki w końcówce. Znów się załapał Buksa. Jeśli chcę pomóc zawodnikowi, to go wpuszczam właśnie na podmęczonego przeciwnika, a taki Robert by to wykorzystał nieprawdopodobnie. Pana zdaniem, jak pan myśli, dlaczego Radosław Majecki, a nie na przykład Łukasz Skorupski zastąpił Łukasza Fabiańskiego? W końcu to Majecki był dowołany i tak naprawdę miało go w tej kadrze nie być, a nagle jednak on zastępuje Łukasza Fabiańskiego. Troszeczkę taka niezrozumiała decyzja, chociaż nie groźna, bo dla mnie również jest niezrozumiała decyzja. Dlaczego? Wiadomo było, że Fabian kończy. Wiadomo było, że skończy w tej 57 minucie. I to było ustalone. To w tym momencie jest to trochę jakaś taka... ja jestem niedoceniony w tym momencie jako Skorupski. Bo każdy występ w reprezentacji to jest licznik. Ten licznik jest w życiorysie zawodnika. I w tym momencie Szczęsny nie grał. Dobrze, prawidłowo on będzie grał w meczu z Albanią. Było to też uzgodnione. No to jeśli teraz mam wybrać między drugim a trzecim, no to zawsze wybieram tego drugiego, bo jeszcze raz podkreślam. Jest to licznik, który liczy się zawodnikowi nawet przy kontrakcie jakimś następnym. I to jest dla mnie... To było również niezrozumiałe, ale jeszcze raz mówię, no tych niezrozumiałych decyzji, przypomnijcie sobie państwo, przed eliminację, stawienie Helika za Glika, przez to straciliśmy 2 punkty. Później Helik grał z Anglikami. Te jego dziwne decyzje w Mistrzostwach Europy, w finałach Mistrzostw Europy. Także mnie już nic nie dziwi. A on, jeszcze raz podkreślam, Sousa bardzo ładnie mówi, ale na tej mowie się kończy. Nie ma to przełożenia na grę naszego zespołu. Panie Janie, na początku rozmowy porozmawialiśmy sobie także trochę o Łukaszu Fabiańskim. Pan by o nim powiedział trochę więcej słów, no bo to jest jednak bogata kariera. 15 lat w kadrze i coś się skończyło, 57 spotkań i koniec. Jak pan podsumuje Łukasza Fabiańskiego w reprezentacji Polski? Znakomite Euro 2016, a poza tym wiele meczów w eliminacjach i tak dalej, i tak dalej. Ja mam ogromną satysfakcję, bo w 2005 roku namawiałem ówczesnego selekcjonera Pawła Janasa publicznie poprzez media, żeby powołał jako trzeciego bramkarza takiego jakiegoś, nie wiadomo kto to jest, jakiś Fabiański, młody chłopak 20-letni z Legii. I to się stało. Dlaczego? Dlatego, że nie żeby on grał tak jak Majewski. Po prostu dlatego, żeby powąchał tę kadrę, bo w kadrze jest inna piłka, w kadrze na treningach, inna bramka, inna trawa, wszystko w kadrze jest. I Łukasz to wykorzystał. Wykorzystał. Na czym polega ta jego korzyść? Poprzez grę, bo on nigdy praktycznie nie był tym pierwszym bramkarzem, a rozegrał 57 spotkań. Czyli zyskał sobie tego rezerwowego takiego, który daje gwarancję gry na zero z tyłu. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zawodników, bo taką gwarancję on dawał i zawodnicy nie cofali się tyłem do bramki, jak przeciwnik nas atakował, bo jak to było, jak nie ma pewnego bramkarza, to się cofam i nie wychodzi mi ta gra w defensywie, ale po prostu grali normalnie. Tak jak przy Borucu, czy tak jak przy Szczęsnie. I to jest właśnie
Łukasz, który zdobył ten, no niestety. Ja uważam, że tutaj, ja namawiałem zresztą i Adama Nawałkę, i Jurka Brzęczka po to, żeby wytypować pierwszego bramkarza. Bo nie może być tak, że gra dwóch. Tym bardziej, że bramkarze w tej chwili są jako ostatni obrońcy. Muszą grać nogą, muszą dawać te podania, nawet podania asystenckie. I tutaj inaczej ten bramkarz kieruje reprezentacją. I to niejednokrotnie powtarzałem, proszę zauważyć, Der Stegen, który gra w Barcelonie, tam nikt nie wpadnie na taki pomysł, żeby Neuera odstawić. Nie, Neuer właśnie jeszcze powiedział Joachim Löw, kiedy Neuer miał kontuzję, powiedział, jak tylko Neuer wyzdrowieje, to będzie numerem jeden. Tak i było. Tak ma być. I to Łukasz był taki, jakby to powiedzieć, 50% bramkarzem, tak jak Szczęsny. Tak nie może być. Trudno. To jeszcze raz mówię, to nie jest Caritas. Dwóch bramkarzy nie można wystawić. Trzeba się zdecydować na jednego. Ale Łukasz, jako ten, powiedzmy, taki wchodzący, to co powiedziałem na początku, zdobył sobie miejsce w sercach kibiców. A tego nie można kupić za żadne pieniądze. Brawo, Łukasz. Po prostu spełniłeś się. A to, że skończył, tu już bagować, czy jeszcze mógł jeszcze rok grać, czy jeszcze ten. Nie. Dobrze, skończył teraz, kiedy był w formie. Jakby to powiedzieć, o jedną bramkę puszczoną jakąś frajerską za daleko. Bo gdyby puścił jakąś frajerską bramkę, o, dlaczego on nie skończył wcześniej? Bo lepiej jest skończyć karierę reprezentacyjną rok za wcześniej niż jeden dzień za późno. I tutaj Łukasz wykazał się jako fenomenalny człowiek i tak. Brawo, ja ci gratuluję, Łukasz, i dziękuję za to, co zrobiłeś dla reprezentacji. Trochę, panie Janie, już sobie porozmawialiśmy o meczu z Albanią. Wiemy, że tam będzie bardzo gorący teren, 22 tysiące kibiców z Albanii. No wszyscy przeciwko nam, można powiedzieć. Pana wymarzony scenariusz na to spotkanie? Już mówiliśmy o tym, że trochę trzeba zagrać z kontry. Trzeba jednak wiedzieć, że to Albańczycy muszą wygrać. Ale jak, pana zdaniem, idealny scenariusz dla nas takiego meczu powinien wyglądać? Scenariusz powinien być jeden. Gramy systemem jeden, czyli Szczęsny, trzech obrońców, czyli tych trzech stoperów, sześciu pomocników, powtarzam, sześciu pomocników i Robert Lewandowski. I dlaczego mówię o tych sześciu pomocnikach? Wiadomo, no przecież to jest wiadomo, no każde dziecko teraz, nawet albańskie, wie, że nasi chłopcy z Albanii muszą zaatakować. Oni zaatakują. Ale żeby im te ataki nie wychodziły, to my musimy opanować środek pola, żeby nie dać się im rozchuśtać, tak jak żeśmy dali się im rozchuśtać w Warszawie. Pierwszym meczu. I o opanowanie środka pola, jeżeli będziemy grali sześciu na ich pięciu, bo będą być może grali, nie, oni też sądzę, że zaryzykują i będą grali, ten jeden z bocznych obrońców będzie się włączał. Ale jeżeli będziemy grali sześciu na sześciu, to tutaj się w pełni zgadzam z Paulo Sousą. My mamy piłkarzy zdecydowanie lepszych indywidualnie niż Albańczycy. Tylko, że jest jedna sprawa. Albańczycy mają zespół, mają słabszych piłkarzy, tak jak Słowacy, ale mają zespół. A my mamy fenomenalnych piłkarzy, najlepszych w historii polskiej piłki, ale czy mamy zespół, to się właśnie okaże w Albanii, bo to wychodzi na to, że ten mecz będzie kluczowym meczem barażowym. Bo my do tej pory nie mamy zespołu. Ja naprawdę dziwię się, że on nie chciał zagrać połówki właśnie pierwszym zespołem z San Marino. Bo wystawienie Roberta, samego Roberta, chyba jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem i o której pan również chyba zapomniał. Robert był trzy razy niebezpiecznie faulowany na środku boiska. I to mogło się naprawdę skończyć tak, jak się skończyło z Andorą. Po co? No byłby duży płat. Dlatego mówię, jeśli będziemy grali, jeśli Sousa dojdzie do tego, że 1-3-6-6-1, to zdominujemy albo zniwelujemy ich przewagę w środku pola, a mając Roberta, obojętny, nawet jak Robert jest zajechany, to on w każdej chwili jest w stanie coś takiego wykręcić, że strzeli jedną czy dwie bramki. Ale spokojnie. No proszę, wczoraj Francuzi pokazali, zresztą te mecze
jak to ja żartowałem swego czasu, nie powinny być w polskich telewizjach transmitowane, no bo jak potem oglądać te mecze nasze ligowe. To były mecze marzenia, ale to właśnie widać. Spokojnie, mecz trwa 90 minut, a nie od razu. A tutaj mamy tę przewagę, że Albańczycy się na nas od razu rzucą, bo będą chcieli wygrać spotkanie i będą chcieli zrobić światową sensację. Panie Janie, w takim jak razie... Jak mówię, zagramy na zero z tyłu, to jestem przekonany, że ten mecz na pewno nie przegramy. A jak nie, i to jest chyba warunkiem pierwszym, bo tego meczu nie możemy przegrać. Remis? Spokojnie, oni pojadą do Anglii, powinni przegrać, my z Andorą i ostatni mecz będzie wszystko w naszych rękach i nogach z Węgrami, którzy przeżywają, nie wiem co przeżywają, ale tam się coś złego naprawdę dzieje na Węgrzech, bo z Andorą też wygrali tylko 2-1. Także, ale to nie nasz Węgrów problem. Sprawa. I my wtedy będziemy, wszystko będzie w naszych rękach. Panie Janie, w takim razie życzę panu i sobie i wszystkim kibicom, żeby to był mecz na zero z tyłu przynajmniej i wtedy już będzie dobrze. I obyśmy się strzeli w dobrych nastrojach. Nie ma co życzyć. My musimy żądać w tej chwili od naszej reprezentacji z tyłu na zero. Panowie, nie ma innej dyskusji. Dziękuję jeszcze raz, panie... A z przodu, jak będzie, to dobrze. Jak nie będzie, to też dobrze. Panie Janie, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Obyśmy się zobaczyli w dobrym nastroju po następnych meczach kadry. I kibicom widzom również dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji i o dzwoneczkach, bo to jest równie ważne jak wyniki polskiej reprezentacji. Za teraz już serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.